Łodzianki do ligowych potentatów z pewnością nie należą, ale należy pamiętać, że zanotowały udane zakończenie 2016 i otwarcie 2017 roku. My patrzymy na to, co dzieje się u nas. Spokojnie do meczu podchodzi Anna Kaczor. Ja myślę, że my musimy się przede wszystkim skupić na tym, co dzieje się po naszej stronie. Jeżeli będziemy realizować swoje założenia, to myślę, że będziemy w tej potyczce zwycięskie. Wydaje się, że Impelki czeka w niedzielę spacerek, ale powróćmy do pierwszego starcia obu drużyn. Ono sensacyjnie zakończyło się wygraną Łodzianek 3-2. Ten pierwszy mecz w Łodzi, to się złożyło tam wiele przypadków i dlatego był też taki wynik. Po pierwsze tam się zmienił trener, więc też stanowił jakiś tam punkt zwrotny dla tego zespołu, dla tych zawodniczek. Chciał udowodnić, że potrafią grać bardzo dobrze, no i to gdzieś tam w naszym meczu zrealizowały. Później już tak, myślę, na takiej jakości gry nie występowały w tym sezonie. Więc to jest jedna kwestia. My mieliśmy też jakieś swoje drobne urazy, nie mogliśmy korzystać ze wszystkich zawodniczek, więc to mi się mocno decydowało w tym pierwszym meczu. Mecz z ŁKS-em długo nam siedział w głowach, natomiast udało nam się go wymazać z pamięci na tyle, żeby zająć się innymi meczami. Natomiast teraz czeka nas ciężki mecz, ale na pewno mamy takie emocje w sobie, żeby odbić sobie tą pierwszą rundę i żeby w Jelczu zobaczyli kibice nasi dobrą siatkówkę i zwycięstwo Impela. Tym razem Impel domowy mecz postanowił rozegrać w hali we wspomnianym już Jelczu Laskowicach. To piękny obiekt, ale Impelkom mało znany. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogły zagrać też w tutaj okolicznych halach pod Wrocławiem. Mam nadzieję, że kibice nam dopiszą i że to miejsce będzie dla nas równie szczęśliwe jak Orbita dotychczas. Sam trener jest ciekaw, jak jego zespół wypadnie w domu, a tak naprawdę po części na wyjeździe, choć gra w Orbicie to też w sporej części wyjazdowe mecze. Dlaczego? Grając na Orbicie nie trenujemy w tej hali praktycznie w ogóle nawet przed meczem, tylko trenujemy rano w dniu meczu, więc w zasadzie można powiedzieć, że w podobnych warunkach będziemy w Jelczu Laskowicach. Hala jest troszeczkę inna, jest to zbliżona hala do hali, do której trenujemy codziennie. Więc to jest jakiś plus, jest to hala ze swoim terafleksem, także to ma dla nas duże znaczenie, bo wtedy mecz odbywa się na takiej podłodze profesjonalnie, więc jest to ciekawa hala, jest to też hala, której blisko siedzą kibice boiska, więc to też stanowi jakiś dodatkowy, ciekawy aspekt. Także myślę, że podchodzimy do tego meczu standardowo. To, że będziemy grali w innej hali, troszeczkę zmienia, ale niedużo. Mieliśmy przed sezonem okazję tam trenować, aklimatyzować się i wychodziło to bardzo dobrze. Domowy mecz Impelu z ŁKS-em Łódź w ramach Orlen Ligi rozegrany zostanie w niedzielę o 17 w hali w Jelczu Laskowicach.